Pytając się młodzieży o ideał kobiety, to dostajemy wzór dosłownie lalki Barbie. Pełno zdjęć pojawia się na Instagramie, jakby to jest teraz takie trendy bardzo, żeby wrzucać te zdjęcia i pokazywać, kto ma jaką figurę, która kobieta ma większe cycki i większe wycięcie w talii i bardziej wymalowane usta. No to jest jakieś przekroczenie dla mnie. Jeżeli kobieta w jakiś sposób, nie wiem, wpływa na faceta, to facet staje się pantoflem. Staje się tym gorszym i od razu się źle z tym czuje, nie? Chyba wpływanie na siebie wzajemnie jest zupełnie naturalne. I jest czymś, mało tego, jest czymś, co nas prowadzi do jakichś, co nas rozwija i nas uczy nowych. Uczy nas tak naprawdę. Więc jakby do tego chyba zachęcamy. Temat jest prosty, można to powiedzieć, tacy sami, równi, i myślę, że świat znowu stacza się w jakieś myślenie dziwne o ludziach, o kobietach, o mężczyznach, o tak zwanych rasach, i warto przypomnieć, że równość jest podstawą dobrych relacji. Calvin Klein i jego reklamy, czy w ogóle początkowa działalność Kate Moss, pewien minimalizm, ukrycie właśnie, seksualność, która jest wypuszczona.